Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński. Minęła 11.30, Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program z Wieści z powiatu jarocińskiego. Dzisiaj moimi gośćmi są starosta Bartosz Walczak. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. I Marcin Jantas, prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Panie starosto, dobra wiadomość. Na ostatniej sesji wyemitowaliście obligacje dla szpitala, to jest duża suma. Na co one będą przeznaczone? Tak, Panie redaktorze, ta decyzja, która została podjęta przez radnych koalicyjnych, którzy sprawują władzę w powiecie, a więc członków Ziemi Jarocińskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz radni z PSL-u, którzy też w tym głosowaniu brali udział, podjęli decyzję o emisji obligacji dla szpitala w Jarocinie, a temat już pojawiał się wielokrotnie. Chodzi o modernizację, dostosowanie oddziałów szpitala do wymagań, jakie postawił minister zdrowia w swoim rozporządzeniu. Ta modernizacja będzie wiązała się przede wszystkim z podniesieniem standardu, a co za tym idzie z kolejną rozbudową, tak aby powierzchnia oddziałów uległa zwiększeniu. To jest rzecz bardzo ważna, strategiczna, jeśli chodzi o rozwój szpitala w tej kadencji, ponieważ te szpitale, które nie dostosują swoich oddziałów do tych wyższych wymagań, nie będą mogły świadczyć usług medycznych. Tak więc to jest bardzo ważne pod tym kątem, aby nasz szpital mógł stabilnie, spokojnie funkcjonować i zapewniać wszystkim mieszkańcom naszego powiatu jak najlepszą opiekę. Czyli można powiedzieć, zrobiliście milowy krok dla rozwoju tego szpitala. Tak, i tak jak powtarzam to za każdym razem, kiedy wspieramy jarociński szpital i przekazujemy pieniądze na inwestycje w tym szpitalu, że takie jest nasze zadanie, taki jest nasz cel, że samorząd powiatowy to nie tylko szkoły, to nie tylko drogi, to nie tylko chodniki, to też szpital, który jest własnością powiatu i będziemy robić wszystko, aby ten szpital mógł stabilnie funkcjonować i jak najlepiej się rozwijać. Przed chwilą starosta Bartosz Walczak powiedział o bardzo miłej informacji, że pieniądze na szpital się znalazły, więc teraz zapytajmy prezesa szpitala, pana Marcina Jantasa, na co dokładnie zostaną one przeznaczone. Emisja obligacji na rozbudowę szpitala w kwocie 5 milionów złotych zostanie przeznaczona na rozbudowę szpitala o dodatkowe skrzydło, w którym zlokalizowane będą oddział ginekologiczno-położniczy z salą cesarskich cięć, oddział noworodkowy, laboratorium, pracownia endoskopii, kaplica oraz, jak uda nam się uzyskać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, oddział paliatywny. Rozbudowa ta wynika z konieczności dostosowania szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dzięki decyzji radnych, przy okazji chciałbym podziękować za tą pozytywną decyzję radnych, która umożliwiła wyemitowanie obligacji przez szpital dzięki poręczeniu tej emisji przez powiat jarociński, na co była wymagana zgoda radnych. Na przełomie października i listopada ogłosimy przetarg na rozbudowę szpitala w zakresie, który przedstawiłem przed chwilą. Mówi pan o oddziale paliatywnym. O tym oddziale dużo radnych mówiło. Posłucha pan się głosu mieszkańców, że ten oddział jest potrzebny? Tak, tutaj przyczyną powstania tego oddziału, oprócz głosu radnych, jest też taka sytuacja wewnątrz szpitalu. Na naszym oddziale chorób wewnętrznych często przebywają pacjenci, którzy powinni być przekazani do oddziału paliatywnego, no ale w naszym szpitalu takiego oddziału nie posiadamy, natomiast często mamy trudności z uzyskaniem takich miejsc w innych szpitalach. To powoduje, że pacjenci przebywają na oddziale chorób wewnętrznych, chociaż powinni być przekazani do takiego oddziału. To powoduje też jakby dodatkowe problemy finansowe szpitala z tego tytułu, z uwagi na to, że NFZ w przypadku oddziałów paliatywnych płaci za każdą dobę przebywania tego pacjenta. Natomiast jeśli pacjent przebywa na oddziale chorób wewnętrznych, zgodnie z rozliczeniem z NFZ-u rozliczamy jedną jednostkę chorobową, czyli niezależnie czy ten pacjent przebywa 5 dni na oddziale, czy 35 dni, to ta kwota jest taka sama, czyli każdy kolejny dzień przebywania takiego pacjenta na oddziale to są koszty dla szpitala, ale przychodu z tego tytułu nie ma żadnego. Więc tutaj łączymy dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony uzyskanie takiego oddziału spowoduje, że pacjenci będą mogli przebywać w warunkach, których ich stan zdrowia tego oczekuje, a z drugiej strony też to będzie jakby poprawa sytuacji finansowej szpitala. Panie prezesie, a co powstanie na miejscu obecnych oddziałów? Ta rozbudowa szpitala o te oddziały, w szczególności ginekologiczno-położnicze z salą
cesarskich cięć noworodkowy. One będą zlokalizowane w miejscu istniejącego dzisiaj skrzydła oddziału chorób wewnętrznych, skrzydła dwupoziomowego. To skrzydło będzie zmodernizowane oraz rozbudowane. Natomiast po zakończeniu tego etapu inwestycji pozostanie nam do dostosowania oddział chorób wewnętrznych i oddział dziecięcy, które będą zlokalizowane w tym najstarszym skrzydle, które będzie zmodernizowane w kolejnym etapie. Panie prezesie, mówi pan o rozbudowie szpitala. Do tego szpitala ci pacjenci muszą być jakoś dowożeni. Rozpisaliście przetarg na kupno karetki. Na jakim on jest etapie? Przetarg jest już na etapie realizacji dostawy, a mianowicie została podpisana przez Starostwo Powiatowe umowa z terminem realizacji do końca listopada. Wartość tego zakupu to 355 tysięcy złotych brutto. W ramach tej dostawy zostanie dostarczony Fiat Ducato z wyposażeniem, w szczególności defibrylatorem, respiratorem oraz noszami. No i tutaj też chciałbym podziękować, że ten zakup jest możliwy dzięki wsparciu gmin powiatu jarocińskiego oraz samego samorządu powiatu jarocińskiego. Tak więc tutaj szpital nie partycypuje w kosztach tego zakupu. Ten zakup jest możliwy dzięki gminom wchodzącym w skład powiatu jarocińskiego i powiatowi jarocińskiemu. Jaki koszt zakupu tej karetki? Tak jak wspomniałem, 355 tysięcy złotych brutto. To jest cena z wyposażeniem. Sama karetka, tak dla ciekawości, to jest koszt 240 tysięcy złotych brutto. Natomiast 115 tysięcy złotych to jest wyposażenie. Panie prezesie, dzieje się dużo was w szpitalu. Posiadam wiedzę, że szpital w Jarocinie uczestniczy w projekcie na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Co to oznacza dla pacjenta i co to oznacza dla was, dla szpitala? Tak, tutaj najpierw takich parę parametrów. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej to jest wymóg też ustawowy. Musimy ten wymóg spełnić do 1 stycznia 2018 roku. W praktyce polega to na tym, że zastępujemy wersje papierowe wersjami elektronicznymi. Archiwizacja byłaby w formie elektronicznej. To umożliwi wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa, bo ten cały projekt dofinansowany z Unii Europejskiej obejmuje wszystkie szpitale powiatowe wraz ze szpitalami samorządu województwa. W zakresie szpitala powiatowego w Jarocinie wartość projektu to 2 200 000 zł. Wartość wkładu własnego, wkładu, który będzie zabezpieczony w budżecie powiatu jarocińskiego, to jest kwota 330 tysięcy złotych, natomiast wartość dofinansowania to 1 870 000 złotych. W ramach tego projektu będzie dostarczony sprzęt informatyczny do szpitala oraz oprogramowanie umożliwiające wytworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. To panie prezesie, jak tak rozmawiamy o tych pieniądzach, to jak wyglądają kontrakty szpitala w roku 2016? Bo jak wszyscy wiemy, wysokość tych kontraktów często determinuje wynik finansowy szpitala. Jak to wygląda w Jarocinie? Od wielu lat Szpital Powiatowy w Jarocinie zmaga się ze zbyt niskimi kontraktami w stosunku do potrzeb mieszkańców powiatu jarocińskiego, ale nie tylko, bo przecież nie ma już rejonizacji, więc do Szpitala Powiatowego w Jarocinie trafiają też chorzy z innych powiatów. Sytuacja ta powoduje często problemy finansowe szpitala. Tak dla przykładu podam, na chwilę obecną mamy około prawie 2 miliony złotych nadwykonań. Nadwykonanie to jest, w terminologii NFZ-u, to jest wartość świadczeń powyżej kontraktu, za które Narodowy Fundusz Zdrowia nam nie płaci. Czyli mówiąc wprost, leczymy pacjentów, ponosimy koszty hospitalizacji, diagnostyki, badań laboratoryjnych, natomiast nie uzyskujemy z tego tytułu żadnego przychodu. Też, żeby to tak wyobrazić Państwu, gdyby nasze kontrakty były o te 2 miliony wyższe, mielibyśmy w kasie szpitala 2 miliony złotych więcej w chwili obecnej. Natomiast oczywiście jesteśmy w trakcie roku, więc tutaj zabiegamy o to, żeby te kontrakty wzrastały i udało nam się dotychczas w tym roku uzyskać zwiększenie kontraktów w zakresie oddziału anestezjologii intensywnej terapii w kwocie 176 tysięcy złotych. To jest połowa nadwykonań, które mieliśmy na tym oddziale do połowy roku, bo tych nadwykonań było w kwocie 350 tysięcy złotych. Później w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej zwiększenie kontraktu o 77 tysięcy złotych. W pracowni endoskopii, która wykonuje kolonoskopię w trybie ambulatoryjnym, udało nam się zwiększyć kontrakt z 90
55 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych. W oddziale dziecięcym zwiększenie tego kontraktu nastąpiło o 90 tysięcy złotych i w poradniach w ramach AOS-u, czyli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, o 38 tysięcy złotych. Natomiast no tutaj taką największą naszą bolączką, jeśli chodzi o te nadwykonania, to jest oddział chorób wewnętrznych, bo to jest kwota prawie 700 tysięcy złotych. Tutaj oczywiście fundusz ma taką politykę, że jeśli to są nadwykonania ratujące życie, no to po zakończeniu roku takie świadczenia są opłacane. One są oczywiście opłacane z opóźnieniem rocznym, dwuletnim, nieraz nawet czteroletnim. Natomiast ciężko uniknąć tych nadwykonań, bo mamy tą świadomość, że lekarz przyjmujący pacjenta na oddział, który ma skierowanie od lekarza rodzinnego na oddział chorób wewnętrznych, często ten pacjent nie posiada badań potwierdzających diagnozę lekarza rodzinnego i lekarzowi ciężko odmówić przyjęcia pacjenta, nie mając tych badań, więc musi nastąpić hospitalizacja i jeśli hospitalizacja, podczas której wykonywane są badania laboratoryjne, które umożliwiają postawienie trafnej diagnozy, no i jeśli faktycznie jest to sytuacja zagrażająca życiu zdrowi, no to jest to świadczenie ratujące życie, no ale często może być tak, że na przykładzie bólów brzucha, że to nie jest sytuacja ratująca życie i zdrowie, no ale oczywiście lekarz przyjmujący bez tych badań nie jest w stanie tej decyzji podjąć i wziąć na siebie odpowiedzialność za zdrowie, a często życie pacjenta, odmawiając takiej hospitalizacji. Drugim takim zakresem, gdzie są nadwykonania, to jest oddział ortopedii. To wynika z najniższego kontraktu w województwie wielkopolskim naszego oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu, a z drugiej strony wymaganiom, które były od początku roku, że musimy wykonać w naszym szpitalu 125 endoprotez bioder i kolan. Na chwilę obecną Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia wycofały się z tego wymogu, natomiast no my z początkiem roku no, zakładaliśmy taką ilość, bo ona była konieczna, żeby oddział ortopedii nadal funkcjonował w szpitalu jarocińskim. Panie prezesie, jak to się przekłada na pacjentów? Te wszystkie parametry, o których pan teraz mówił. Szanowni Państwo, bo często mówimy, jeśli chodzi o służbę zdrowia, o wynikach finansowych, o inwestycjach, natomiast no tutaj chciałbym Państwu tak przybliżyć, sparametryzować nasz szpital w Jarocinie z punktu widzenia ilości hospitalizacji czy pacjentów, którzy leczyli się w naszym szpitalu, bo często opinia publiczna nie ma tej wiedzy, nie ma tej świadomości, jak ważny jest szpital w Jarocinie, chociażby z tego punktu widzenia, ile osób jest hospitalizowanych w tym w Jarocinie. To zresztą to też jest taki argument, który ja wielokrotnie przytaczam podczas sesji Rady Powiatu, kiedy proszę o zakup sprzętu czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki, że te pieniądze, one są bardzo dobrze wykorzystywane, bo osób hospitalizowanych czy leczonych w szpitalu w Jarocinie jest naprawdę bardzo dużo. I teraz dla przykładu Państwu podam, że liczba pacjentów w szpitalu powiatowym w Jarocinie hospitalizowanych na oddziałach, w poradniach specjalistycznych, w tak zwanej wieczorynce, wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, specjalistycznego, czyli z lekarzem i podstawowego, w rehabilitacji, w skali roku to jest prawie 45 tysięcy osób. Z tego około 15 tysięcy to są pacjenci hospitalizowani na oddziałach, w ramach poradni specjalistycznych to jest ponad 10 tysięcy osób, w wieczorynce to jest prawie 15 tysięcy osób, samych wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w skali roku to jest prawie 4 tysiące osób. To dobrze, panie prezesie, zakończmy tą informacją nasz program. Moim gośćmi byli dzisiaj pan starosta Bartosz Walczak. Dziękuję, do usłyszenia. I pan Marcin Antas, prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję i zapraszam na kolejny program Wieści z Powiatu Jarocińskiego. Wieści z Powiatu Jarocińskiego. W każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 11:30. Audycja finansowana przez Powiat Jarociński.